Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Chadomen i Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Siemanko mordeczki. Nie poznaj ich twarzy twej, zlotkuj. Oszkaluj i opluj. Zaczynamy od takiego drobnego follow upa, jak to się mówi w mediach, czyli po prostu przypomnienia i takiego uzupełnienia naszej wiedzy, tajemnej poniekąd wiedzy, ponieważ wiem, że was też to interesuje, co się wydarzyło z Łukaszem Jakubiakiem, który zapowiedział pod koniec zeszłego roku, że wylatuje w kosmos. Przypomnijmy sobie proszę te parę sekund dawnej archiwalnej prasówki. Przed wami 3 sekundy do startu rakiety w nowe możliwości. 3. To pokaz przedpremierowy filmu w warszawskim kinie 12 grudnia. 2. To premiera dla wszystkich na YouTube 18 grudnia. 1. To start rakiety, który nastąpi 28 stycznia. No i co grasz? Co z tą rakietą? No słuchaj, no ja czekałem, wyczekiwałem. No. Sobie specjalnie zapisałem w notatniku, żeby sprawdzić, czy Łukasz Jakubiak poleciał rakietą. Aha. No i zrobiłem takie mini śledztwo w internecie. Słuchaj, ostatni post Łukasza Jakubiaka jest 18 grudnia. Zeszłego roku, zgadza się. Ale za to 18 lutego roku miesiące później. Bieżącego, tak, opublikował wideo. Opublikował takie długie wideo na swoim YouTubie. Gdzie odlatuje? No, takie jest bardzo długie. Jest tak długie, że nie byłem w stanie go całego obejrzeć. Okej. Okay. Wideo trwa godzinę 18 minut i 17 sekund. Nazywa się nieprawdopodobne kropka możliwości kropka. Nie, to wideo zostało opublikowane też 18 grudnia. Coś mi się z tym lutem. 18 grudnia. Czyli chcesz mi powiedzieć, że od 18 grudnia nie ma kontaktu z Jakubiakiem? On może być właściwie wszędzie, w kosmosie. Może. Żebyśmy wiedzieli, o czym jest ten film, dobra? Dobra. Zaraz obejrzymy fragmenty, ale jest opis bardzo ważny według dobra. Mnie. Kurs nieprawdopodobny oczywiście ruszy, możecie oczywiście go kupić. Ten film ma nadzwyczaj przełomowy przekaz w drodze do życia marzeń. Odczuwam po sobie, ale i po osobach, które zajmują się duchowością, to ty. Że globalnie następują niesamowite skoki świadomościowe. Zaczynamy odkrywać nieprawdopodobne możliwości, jakie wiążą się z tym, kim naprawdę jesteśmy. Oczywiście to, kim jesteśmy, jak sądzę, przez 95% świata jest totalnie pomijane. Niewiele osób nam mówi, aby to odkrywać. Ja przeciskam się przez szczeliny, a jak ich nie widzę, to nie myślę, że ich nie ma, tylko uparcie szukam. Te odkrycia powodują, że żyje mi się lżej, radośniej i mogę kreować życie marzeń. Chociaż ten slogan jest wyprany, to jeśli zaufasz mi, nabierze kolorów, jakich najprawdopodobniej w życiu nie widziałeś. No i tutaj dalej jest, żeby obejrzeć ten film dwa razy. Dwa razy. Tak, nie jest, raz. Napisane, jest dokładnie napisane, ten film obejrzyj dwa razy. Okej. Okay. I że te 77 minut to droga do wolności i obfitości. Okej, okay, brzmi super. Brzmi bardzo dobrze, prawda? No i pięknych doświadczeń Łukasz Jakubiak nam życzy. Wideo, tak jak mówiłem już, jest bardzo długie, więc na pewno jest bardzo mądre. Ale my jesteśmy to za głupi. Ale my jesteśmy na to za głupi, dlatego skorzystamy z oficjalnego TikToka pana Łukasza Jakubiaka, który tam jakby przedstawił takie zajaweczki tego wideo, jakieś fragmenty powycinał. Jak rozumiem, takie ważne, istotne i takie, na które powinniśmy zwrócić uwagę, a wy wiecie, że my bardzo dbamy o wasz samorozwój i tutaj wiecie, żeby wszystkie regiony, wszystko się zgadzało i tam energię i wszystko i kosmos, więc po prostu obejrzymy i czerpmy wiedzę. Jest dokładnie jeden jedyny warunek, jaki musisz spełnić, jeżeli chcesz żyć w pełnej obfitości, mieć cudowny związek i zarabiać dokładnie tyle, ile pragniesz. Jeden jedyny warunek. Wiesz jaki? Daj się prowadzić. Daj się prowadzić swojemu sercu, a do wszystkiego tego zacznie cię prowadzić dosłownie z minuty na minutę. Także musisz po prostu dać się prowadzić swojemu sercu i wtedy wszystko będzie ok. Ale w sensie tak na smyczce? No albo na smyczce, albo ja też myślałem, że może być na takich zdjęciach, jak czasami są z jakichś parad, że jest na czworaka i w takich tych obrożach. Że Łukasz Jakubiak chodzi tak do swojego serca. A to serce go tak prowadzi? Tak, w takich czarnych, skurzonych, tak sobie to wyobrażam, ale wiecie. Jeżeli wydaje ci się, że ty i świat to przede wszystkim fizyczność, to na własne życzenie wkładasz się w więzienie formy, więzienie fizyczności, które prędzej czy później musi zacząć cię uwierać. Jeżeli zrozumiesz, że jesteś świadomością, to uświadomisz sobie, że większa twoja część żyje w świecie metafizycznym.
Świat fizyczny jest dopiero efektem świata metafizycznego, który rządzi się zupełnie innymi prawami i tam czeka na ciebie życie w pełnym dostatku, w niesamowitym przepływie, w kreacji swoich marzeń, przede wszystkim w lekkości, a nie z pozycji siły. Jeżeli masz wrażenie, że nie masz kontroli nad swoim życiem, to właśnie dlatego, że nie wiesz, kim jesteś. To właśnie dlatego, że nie nauczyłeś się obsługi tego świata. Nie wiem, ilu z was jest w stanie to usłyszeć, ale jeżeli nie słyszycie, to zapraszam na banalnie prosty kurs obsługi tego świata. Kurs Nieprawdopodobne Możliwości. Zaczynamy już 28 stycznia, aby kreować nasze życie w dostatku. Kurs obsługi tego świata. Tak, brzmi dobrze, bo ja na przykład mam problemy czasami z tym, jak funkcjonuje ten świat i nie do końca rozumiem. Tak jak nie zrozumiałem tego fragmentu, muszę przyznać. No właśnie też nie zrozumiałem tego fragmentu, ale ja myślę, że moglibyśmy się wspólnie zgodzić, że ewidentnie, no Jakubiak poleciał. Poleciał, ale ma tam zasięg, ponieważ na stories czasami coś wrzuca i na przykład jak się przygotowywałem tutaj do tego przemówienia, to na stories miał takie wrzucone recenzje z tego kursu. Ale teraz aktualne? Tak. Czyli jednak coś udostępnia. Tak, 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 więc ma zasięg tam. Ma wifi tam, gdzie jest. Nie wiem, ale tylko na storkach. Tak, nie było żadnego postu. Ktoś napisał tak o Łukaszu. Dosłownie wkraczamy w inny wymiar. Wzruszam się, bo Łukasz Jakubiak jeszcze żaden kurs mi tyle nie dał. /spacja. Dzieją się jeszcze inne magiczne rzeczy. Dzieje się to wszystko tak szybko, lecz czuję, że nadążam. /spacja. Czuję, że to tak miało zawsze wyglądać. Emoji rakieta. Tulimy cię mocniutko, Łukasz. Emoji serce. Jesteś cudowną. /spacja. Wspaniałą duszą. /spacja. Chciałabym cię realnie wytulać z miłością i wdzięcznością. Także ludziom się najwyraźniej to podoba. Albo jakiejś jednej osobie, albo Łukaszowi, który sam to napisał. Przestań pisać takie rzeczy, więc ja po prostu wszedłem, mówić właściwie, więc ja po prostu wszedłem na jego stronę internetową, do zakładki sklep, bo on tam polecał ten kurs, żebyśmy po prostu się, wykursowali. Tutaj mam taki ten kurs, on się nazywa, tak jak Łukasz mówił, nieprawdopodobne kropka możliwości kropka. Jest oczywiście online, jest do kupienia w formie nagrań wideo, które Łukasz dla nas przygotował. Zmierzam do ceny. O, jest pakiet. A w pakiecie taniej. Kurs Święty Spokój i kurs Nieprawdopodobne kropka możliwości kropka. Kosztują te dwa kursy 2545 zł tylko. Malutko. Za kilka nagrań wideo, także wydaje mi się, że to nie jest duża cena. On zresztą pisze tutaj. Przygotowałem pakiet, aby cena była niższa. O, ale miło z jego strony. Bardzo miło, chłopak. Bardzo miło. Także ja nie wiem do końca, czy on odleciał i po prostu ma zasięg, czy może po prostu gdzieś jest w jakimś miejscu, gdzie jakiś może jaszczur za niego pisze, może jest, może wiesz, może to jest też jakiś nie problem. Nie, no mi bardziej by tutaj się wpisywało to w Plejadian jednak. Że plejadianie. Tak, że to, że on te jest... anioły, które tam niosą tak, coś tam. Ja myślę, że Łukasz jest aniołem. Nie, też tak, ja w ogóle w to nie wątpię. Ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy może nie są na bieżąco, nie oglądają telewizji, mieszkają za granicą, cokolwiek. Tak, mamy 2023 rok i Maja Sableska nadal prowadzi kolejny program o metamorfozach od jakichś 50 lat już. Tak. Obecnie, aktualnie w Polsat Cafe. W 10 dni, o 10 lat odmienia te kobiety, koniecznie tylko kobiety. I ona jest tam przedstawiona jako osobowość medialna chyba. W ogóle ja uważam, że fantastyczna osobowość medialna. Ja osobiście, taki off-top mały, kojarzę Maję głównie z Maja Podaj Torbę. Maja Podaj Torbę. Dodaj i później te kolejne jakby Edzia, te sprawy, Marina. Ale ja dopiero ostatnio o***am, słuchajcie. Tak, to jest wstyd. Że ona zaczęła jako niania Natalii Kukulskiej. Niania dzieci Natalii Kukulskiej. Niania Natalii Kukulskiej. Nie. Rozumiecie to? To były te czasy, gdy ona była tak krótko obcięta i z tym, bo to jest jedno z moich ulubionych zdjęć w życiu. I jak ona jest krótko obcięta i co jest na tym koszulku? I'll be good next year. Uwielbiałem, przez wiele lat wrzucałem to zdjęcie 1 stycznia. Uwielbiałem je. Wracając do tematu. Więc Maja się nie poddaje, cały czas ma za cel po prostu zmieniać kobiety, uważa, że to jest dobra droga, że jest fajnie. Oczywiście nie wszyscy uważają, że to jest tak fajnie, bo mamy też do czynienia z hejterami w tym świecie. Jest -10, ale mogło być -15. Pewnie chce pani się zobaczyć. Super! No, jestem inną kobietą. Pamięta pani, na ile lat została pani oceniona? Na 80. Na 80? Tak. Dużo? Dużo. Bardzo dużo, zabolało? No, nie czuję się na tyle. A pani lat ma ile? 67. A wie pani, jaki teraz jest wynik? 66. No, to jest różnica. Jest. 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 A na ile się pani czuje? No, ja się czuję mniej. I ja bym mogła powiedzieć 60. 60. Tak. Bardzo pani walczyła o swoje włosy. Pani do włosów przywiązuje ogromną uwagę. Ja to szanuję. Ale chce pani coś pokazać? Dziękuję. Bo nie byłabym sobą. Muszę zobaczyć, co by się zadziało.
gdyby włosy były tej długości. Mogę pani przyznać rację, że byłoby może lepiej, może młodziej. Ale bardzo pani kocha swoje włosy. Ale je kocham. Doceniam to, chociaż z bólem serca panią wypuszczam. Kocham to, że dopiero zaczynamy ten temat i to był jedyny fragment właściwie, który widziałem tego programu. Który Polsat sam rzucił. Tak? Który Polsat sam rzucił i właściwie już w tym kilkusekundowym fragmencie cały pomysł programu został spalony, bo zapowiadają, że będzie 10 lat młodsza, a wyszło, że według jakichś randomowych osób jest młodsza. O rok! To jest jedno, ale to, co się działo za kulisami, to jest drugie. Pani Maria ogólnie wydawała się na zadowoloną z metamorfozy przed kamerą. Tak, więc gdzie jest problem? Bo rozumiem, że zmierzamy do jakiegoś znowu problemu. Słuchaj, ja nie wiem, jak to wyszło, ale Plejada skontaktowała się z panią Marią i okazało się, że pani Maria wcale nie była zadowolona ostatecznie. Maja Sableska zrobiła ze mnie straszydło. Wyglądam 10 lat starzej. Mam dwa warkocze, z których fryzjer mógłby zrobić cuda, a rozpuszczono mi włosy. Do tego ta koszmarna koszula nocna, podpięta pod biustem i traperowate buty. Wyglądam jak stara babuleńka, która zaraz ma wejść do trumny. Ta stylizacja pcha mnie do ziemi. Slej mama! Slej Maria! Kontrowersje wzbudziły włosy, ponieważ Maja uparcie dążyła do skrócenia tych włosów. Tak? Tak było. Wręcz mam wrażenie, że podczas już jakby tego reveal, no trochę zbeształa właściwie panią Marię. Że mogła być młodziej. Mogło być młodzi, gdyby zgodziła się te włosy ściąć. No i pani Maria się odniosła do tego. Nie będę patrzeć na czyjeś widzimisię, bo żyjemy w XXI wieku. Teraz jest tendencja do dopinania wręcz włosów. A pani Maja chciała mnie ściąć, bo stwierdziła, że jest jakaś aktorka starsza ode mnie, która w krótkich włosach wygląda znakomicie. Nie zgodziłam się na to. Ale pani Maria, jesteś niezdecydowana, znaczy, bo tutaj niby super, tutaj, że nie super. Ja nie widziałem tam żadnego pistoletu przyłożonego do głowy Marii. Maja widziałam, żeby Maja coś robiła, jakąś krzywdę. Tak. No ewidentnie pani Maria coś kręci. Oczywiście, że tak. Jest tutaj po prostu jest coś podstawiona nie tak. Pewnie. Ja myślę, że po prostu pani Maria z całą przykrością, ale okazała się hejterką. Tak. I mało tego, jeszcze więcej hejterów pojawiło się w komentarzach pod oto tym fragmentem właśnie, który puszczaliśmy wam. Ja zacytuję kilka po prostu takich komentarzy. Zacytuj. Brawo Sableska. Jak zawsze poziom kiczu, tandety i przebieranek cyrkowych utrzymany. Szanowna pani Sableska, czas zmienić profesję i przestać oszpecać kobiety. Żenada Sableska jest najgorszą stylistką ever. Zrobiła z Kogity połączenie smerfetki i Hogaty. To było tylko kilka z góry. Można by powiedzieć, że to jest kwestia gustu, nie gustu. Gdyby nie to, że nagle wypłynęła następna pani, która miała do powiedzenia jeszcze więcej, również na temat w ogóle tego kręcenia wszystkiego. Czy ja widzę, że to znowu jest na Plejadzie? Tak, wiem, jest to całkiem podejrzane, ale jakby, no, nie stworzyli sobie... Dlaczego Plejada nienawidzi Maji Sableskiej? Co się wydarzyło między nimi? Ja nie wiem, nie znam układów Plejady ja z Mają Sableską. Nie wiem, czy się pokłóciły, czy co. Może Plejada... Wyszykuje te osoby i później sprawdza tak, na Facebooku. Tak, do każdej pisze. Pani Maria z kogoś tam, Otwocka. I później szuka po prostu i tak. A panią Sableska też skrzywdziła? Bo ja ten koncept, przecież każdy kojarzy koncept tych programów. Jeszcze Łabędziem być, lata 90. czy coś takiego, jeszcze były, wiecie, zagraniczne wyświetlane, bo przecież w Polsce nie postać, żeby robić coś takiego. Ale nie zmienia to faktu, że mamy już 2023 rok i raczej myślę, że zmierzamy w kierunku takim samoakceptacji siebie i różnorodności, więc jestem zaskoczony, szczerze mówiąc, że taki program cały czas powstaje. Ludzie, którzy go tworzą, są zaskoczeni, że innym się to nie podoba. Strasznie mącisz. Dobra, słuchaj, przejdźmy proszę bardzo do pani Olgi. Początkowo bałam się, że ta wielka przemiana ograniczy się tylko do zrobienia makijażu. Ale pani z produkcji zapewniła mnie, że będę poddana kilku zabiegom z zakresu medycyny estetycznej. Zależało mi na plastyce powiek i opadających policzków oraz zabiegu stomatologicznym. Obiecywano gruszki na wierzbie i piękną metamorfozę, więc zgodziłam się na udział w programie. Okej. Tak było, no tak, słuchajcie, każdy ma prawo robić sobie co chce. No oczywiście, tak? Że tak, w ogóle już nie mam nawet siły kontynuować tego tematu, bo już chyba każdy to wie. Absolutnie tak, ale ja totalnie polecam. Moja pamięć cofa się do tych łabędziem być, czy coś to było takie ekstremalne. Oni tam robili wszystko. Oni tam wymieniali człowieka po prostu. Jezu, ja pamiętam. Oni zostawiali tylko szkielet. Tak, ja pamiętam. Tylko szkielet zostawiali, a reszta było wszystko co innego. Tak. Podczas pierwszych zdjęć, które miały miejsce w moim domu, dostałam umowę do podpisania.
Swoją miałam otrzymać, kiedy podpisze ją pani producent. Do dzisiaj nie dostałam. Myślę, że pani Olga tutaj wykazuje się niezłą odwagą, bo jestem pewien, że na tej umowie były kwestie prywatności, tak, poufności, bla bla bla. Ale z drugiej strony, jeżeli pani Olga nigdy nie dostała tej umowy, no to... No to nie ma żadnej umowy. Chyba, nie wiem. No ogólnie pani Olga się wkurzyła trochę. Dlaczego? Obiecywali jej zabiegi, no i tak nie za bardzo poszło. Szczególnie jej zależało na tych zębach i powiedziała, że była nawet na wizycie u dentysty, ale ostatecznie nie doszło do żadnych zabiegów stomatologicznych. Trochę niezręcznie, bo podobno ktoś tam ją zapewniał, że do tego dojdzie, tak? Mało tego, okazuje się, że pani Olga, mieszkająca w Tychach, bo wiecie, ludzie mieszkają w różnych miastach, nie tylko w Warszawie, musiała za każdym razem przyjeżdżać na swój koszt do Warszawy. Okej, dziwna. W pewnym momencie była jakaś taka napięta sytuacja, bo oni po prostu kazali jej przyjeżdżać, bez względu na sytuację, w jakiej ona była. Po złej. Byłam na L4 po operacji, a zmuszano mnie do przyjazdu na zdjęcia. Postawiłam się i powiedziałam, że nie przyjadę. Podróże były uciążliwe, bo kolidowały z pracą, musiałam brać urlop. Poza tym z Tychów do Warszawy jest kawał drogi. Uczestniczki same pokrywają koszty przejazdów. A w nawiązaniu właśnie do tych zabiegów stomatologicznych bla bla bla. No. Kiedy zorientowałam się, że zabiegi nie dojdą do skutku, chciałam to wszystko zakończyć i nie mieć już z tą produkcją nic wspólnego. Nie robiłam przedstawienia przed kamerami, nie mówiłam, że mi się nie podoba, bo chciałam to już mieć za sobą. Myślę, że pani Maria może się pod tym podpisać. I w sumie też jestem trochę w stanie to zrozumieć, bo... No bierzesz jakąś po prostu 60-letnią kobietę, która nigdy nie była w telewizji, czy coś. Stawiasz ją przed tymi wszystkimi światłami, celebrytko, kamerami i tak, tak dalej. To wiadomo, że nie zachowuje się naturalnie, jakby każdy by się nie zachowywał. Trochę niezręcznie w sumie wyszło. Pani Olga stwierdziła, że chciała dochodzić swoich praw, bo podobno ona na tej umowie miała zapisane, że będzie miała te zabiegi stomatologiczne. Okay. Ale nie może się dochodzić swoich bo praw, nie bo nie ma... Mamy, rozumiecie to? Fuck. Plejada otrzymała jeszcze oświadczenie od produkcji. Jesteśmy zaskoczeni zarzutami, gdyż pani Olga była zadowolona z przeprowadzonej metamorfozy, co zostało zarejestrowane w programie. Zgodnie z umową wszystkie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i stomatologicznej zostały wykonane w oparciu o konsultacje lekarskie w trosce o zdrowie wszystkich bohaterek. Producent nie ponosi odpowiedzialności za brak zakwalifikowania się do zabiegu z przyczyn medycznych. Bla, 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 bla. No ale to też jest jakiś wątek, że może po prostu oni obiecali gruszki na wierzbie, a lekarz powiedział, że z jakiegoś powodu ona nie może przyjść tego zabiegu. Nie sądzę. Nie, w sensie, nie, no, ale oni tak sugerują. No, oni sugerują, że wszystko jest w umowie, a babka nie ma umowy. No wiem. Więc jakby i mówią, że wszystkie zabiegi zostały przeprowadzone. Jest tutaj cytat dosłownie. Zgodnie z umową wszystkie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i stomatologicznej zostały wykonane. No co pani Olga mówi, że nie było wykonanych żadnych zabiegów z medycyny stomatologicznej, więc... Ja nie wiem, oczywiście, no nie dam sobie ręki uciąć, może rzeczywiście tak było, ale nie zmienia to faktu, że czasami zabiegi stomatologiczne są bardzo kosztowne, jedno, uno, a drugie, że może rzeczywiście jakaś być rekonwalescencja po nich, tak? No opuchlizny, jakieś inne rzeczy. Więc może po prostu to było nie na rękę produkcji, no i postanowiono pójść mniejszą linią oporu, no ja bo jednak zrobisz makijaż. Ja myślę, że to było zupełnie inaczej, przestań. Ja wiem, one, jak to było. One są od Mariny. One są, na pewno jedna jest od Mariny, druga jest od Dodo. To wszystko jest po prostu spisek lewackich bojówek, ja myślę. No oczerniają strasznie Maję. A ona jest przykro. Jest bardzo miła, bardzo fajna, ona im tyle dała, a one tylko więcej i więcej. Wiesz, tak to ja jest. Ja bym chciał, żeby Maja prowadziła nowy program, taką samą nazwą, ale z dziećmi. Żeby dzieci robić operacje i malować je? Żeby były 10 lat młodsze. I na przykład, żeby wyglądały jak zarodek. O Jezus, super. Super by to było. To bym oglądał. Ja myślę, że to jest przyszłość telewizji. No. Tak, tak, tak. Ale to musi być już kolejnej stacji telewizyjnej, wiesz, za jakieś 20 lat. No bo Maja jak już się uczepiła tego konceptu, no to myślę, że już... Utknęliśmy. Aż tak? Musisz aż odetchnąć? Muszę odetchnąć, bo mamy przed sobą 27 punkcików. Oj, kochana, w tym temaciku. To może ja się zdrzemnę. Nie wolno, bo to są ekscytujące rzeczy. Zaczniemy bardzo dawno, bo zaczniemy 17 lutego 1989 roku, gdy rzecz wydarzyła się niezwykła, ponieważ urodził się Antek Królikowski. A ty skąd możesz wiedzieć o tym? Nie było cię jeszcze wtedy na świecie. Byłem. Nie było cię wtedy na byłem. Świecie. 1989? Tak. Nie byłeś. Byłem już na emeryturze nawet.
Jest taki zwyczaj, że co roku, tego 17 lutego, obchodzi się specjalne święto z okazji narodzin Antka Królikowskiego i nazywa się je urodzinami. I takie urodziny odbyły się również w tym roku. Z tej pięknej okazji urodzinowej odbyła się impreza. Antek nawet po imprezie wrzucił takie zdjęcie. Takie widzisz, still alive, 34, hashtag birthday selfie, silna hashtag inwa. Zeszki ma telefon. Widzisz, jaka bieda zawitała? Oj, co tam się działo? Nieźle. Tak. No i też na stories podziękował za życzenia. Jak widać na załączonym obrazku. Ale już innym telefonem. Co nas... Ale nie, to jest według mnie ten sam, tylko w obudowie. Bo a tu zdjął, tak. A tu założył. Tak. Jak widać na załączonym obrazku, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Dziękuję za wszystkie niespodzianki. Ale to nawet tak, ten telefon to jest takie, jakby taka przenośnia. Ten telefon taki połamany, cały czas żyje, robi zdjęcia, nie zabiło go to wszystko. A mało tego, jeszcze się wzmocnił ten telefon obudową. To jest Antek właśnie. To było 17. A 18. Pamiętasz, gdzie my byliśmy wtedy? Nie. Byliśmy w salonie. To gdzie mogliśmy być? I pamiętam, że dostałem taką wiadomość, w sensie powiadomienie na telefon. Znany aktor Antoni K. zatrzymany, coś tam. Mhm. Więc klikam w link i się dowiaduję, że został zatrzymany w Warszawie. No i się zaczęło, bo ruszyła cała lawina, my wam opowiemy, został zatrzymany, ponieważ coś tam ponoć się nie zgadzało w takim sensie, że test wykazał zero, ale narkotest wykazał zawartość THC w krwi i wyszło też jakoś tak bardzo szybko wideo z tego momentu. Jest taki funpak na Facebooku, jak nazwa wskazuje, Miejski Reporter, i on zajmuje się, albo oni właściwie zajmują się takimi różnymi skandalami, wypadkami i rzeczami związanymi z Warszawą. I też zajęli się tym, no bo jakby działo się to w Warszawie. No i jest wideo 30-sekundowe. Nie zrozumiałem, wynika z tego wideo. To prawda. Jakby skoro już tam byliście, to już trzeba było podejść trochę bliżej. No wiem. Ale dowiadujemy się, że była to jakaś knajpa, klub, coś takiego na ulicy Kolejowej w Warszawie. Szybko pojawiło się oświadczenie na Insta Stories Antka. Do zatrzymania doszło ok 16 przy ulicy Karolkowej 16, zaraz po tym jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi, aby spotkać się z synkiem. Funkcjonariusze z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawię się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania. Zostałem zatrzymany do kontroli, a test wykazał, że jestem trzeźwy. Jednak narkotest wykrył THC, którym wspomagam swoje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru. Wykonano badanie krwi, oczekujemy na wyniki. W przypadku regularnego stosowania medycznej marihuany, nawet w małych ilościach, stężenie może się utrzymywać, mimo że w dniu zatrzymania nie używałem konopi. Chciałbym zaznaczyć, że nie zażywam narkotyków, co wykazały dzisiejsze testy, więc bardzo proszę o zaprzestania pomówień. Ponadto tegorocznych urodzin nie świętowałem w żadnym warszawskim klubie. To jest znowu ten marihuana. Po prostu. Marihuana w żadnym wypadku. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Ej, dobra, ale poczekaj, bo ja jestem nie na czasie. No. A to teraz są jakieś takie szybkie testy policyjne, że co też się dmucha i są jakieś... Nie, niemożliwe, żeby przecież z oddechu był jakieś... Jak oni to robią? Dojdziemy do tego, bo fakt... Naprawdę? Bo fakt dotarł do notatki policji, ale to później. Dobra. No i w momencie, gdy po prostu już pół Polski, po prostu nikt nie mógł spać po prostu o tej 20, bo po prostu wszyscy myśleli jak o było, tym Antku Królikowskim, zwanym również Antkiem K. No i jakby wiadomo, jaka jest kolej rzeczy. Jemu się coś dzieje, z nim się coś dzieje, więc wszyscy muszą wejść teraz na profil Joanny Opozdy i zobaczyć, jaka będzie jej reakcja na to. No, opublikowała jakąś rolkę i media pisały, że to jest jej po prostu komentarz. Że co? Że to jest ten Królikowski jest Jokerem? Nie wiem właśnie. Klaunem. Ale tuż po pojawiło się następne wideo na stories Joanny Opozdy, także ona non-stop po prostu nie mogła przestać komentować tego. Nie komentując co... właściwie. Nie komentując oczywiście, tak. No całkiem zabawnie.
Także ale... chyba fajnie było u niej na chacie. No nie bo były tak jakieś żarty z dziećmi. Trochę mnie zrobiło, że tak dziecko się śmiało ze starego. Ale no dobra, no ja słuchajcie, ja tam nie wchodzę. I pies przybijał piątki, więc... Więc udało się, czek, robota zrobiona. Słuchaj, pojawiła się też reakcja obecnej partnerki dziewczyny Antka Królikowskiego, czyli to jest ta sąsiadka, z którą zdradzał Joannę Opozdę, gdy ona była w ciąży. I ona jest chyba prawniczką, z tego co pamiętam. Ona na swoim stories wrzuciła takie smacznej kawusi jeb***a pusi. Taki obrazek zabawny. Rozumiem, że rozchodzi się o to, że ktoś ewidentnie musiał tę policję zawiadomić. Właśnie do tego przejdziemy, bo to najpierw Antek w oświadczeniu, tak? No coś właśnie. Takiego. Ona teraz też jacyś kapuści byli. No właśnie, o co chodzi? Kto to? Ale to? Zanim do tego przejdziemy, to jeszcze tego samego wieczora był finał The Voice Senior, w którym jedną z jurorek jest Maryla Rodowicz. Pan Pomponik postanowił skorzystać z okazji i zapytać na gorąco Marylę Rodowicz, co uważa o tym, że godzinę czy tam dwie godziny wcześniej zatrzymano Antka Królikowskiego. Antka Królikowskiego zatrzymali. Za co? Za posiadanie narkotyków. Tak? I co? Bo powinna być zalegalizowana i nie byłoby problemu, bo podejrzewam, to by ma... Wydaje mi się, że coś silniejszego. Aha, no to nie wypowiadam się. To chyba tak nie było do końca, tak? No. Po pierwsze to nie miał, chyba nie posiadał, a po drugie to była Maryla. Tak, ale no tu musimy jakby zrzucić to, że to było na bieżąco Nie. Było wtedy takie zamieszanie informacyjne, że jestem przekonany, że Damian Smoponika nie zrobił specjalnie, wiesz, jakieś takie rzuty. Co nie zmienia faktu, że Mary Lala wypowiedziała swoje zdanie i po prostu fuck off bitches. Dokładnie tak. Swoje zdanie wypowiedział też słynny intelektualista związany z TVP, Jarosław Jakimowicz. Od razu zaznaczam, spacja przecinek spacja, że Antek Królikowski to ani mój brat, ani swat. Powiem więcej, spacja dwukropek spacja. Denerwował mnie gówniarz swoim zachowaniem i ciągłym spóźnianiem, a graliśmy razem w piłkę w rap. Taka natura, takie wychowanie przecież nie każdego trzeba kochać. Nie wiem, jakie poglądy ma Antek, czy łazi z czerwoną strzałą, spacja przecinek spacja, czy ma gwiazdki na plecaku. W sytuacji, której jest, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. To, że szedł po bandzie, spacja pytajnik spacja. To szedł i nie ma dla mnie znaczenia. To, że zadał się z piękną dziewczyną, nie dziwi mnie. To, spacja przecinek spacja, że postawił na niewłaściwą osobę, to już on wie i jego mama, spacja przecinek spacja, która uczestniczy w tym cyrku. Z tego, co czytałem, to z widzeniami dziecka nie jest tak łatwo. Ten zły Antek dostaje nagle informacji od pięknej matki swojego dziecka, spacja przecinek spacja, że może go, jak to się mówi, wziąć w dzień po swoich urodzinach. Przypadek czy wnyki? Urodziny jak to urodziny. Zrywa się Antek o 16:30, żeby nie spóźnić się na widzenie, a już pod domem czeka na niego policja. Nie jest pijani i robi mu się narysty. Nie ma spacja przecinek spacja. Spacja przecinek spacja. Ale ma ślady maryjki, spacja kropka spacja. Coś strasznego. Emoji uśmiechnięta buźka. Z tego co wiem, ma papiery lekarza na swoje schorzenia. Czy to słusznie je dostał, czy nie, nie mi oceniać. Ma kumpla Hochstaplera, rapera z Kielc, to wie jak to ogarnąć, bo robi w tych tematach. Antek jechał po dziecko, a tu taki prezent na urodzinki od bylej rodzinki. Myślę, że raz kolejny ktoś zapomina o dobru dziecka. Każdy o tym gada, a jak już, wiele kropek, to robi takie bagno. Komu? Antkowi? Nie dziecku. Jak dobrze, że Jakimowicz troszczy się tak o dzieci. Tak, naprawdę. Nie do końca zrozumiałam, o co chodzi z tym, że ma jakiegoś kumpla Hochstaplera, rapera z Kielc. Ale on wie więcej ewidentnie, dlatego zabiera głos zresztą. No, oczywiście, że tak. Nie jest jedyną osobą, która jest jedną z bardzo dużej ilości osób, która zabrała. No, jak podchodzę do ciebie, to się wypowiadasz. Już wiemy to ze Smash, wiemy to ze wszystkich innych. Ewelina Taraszkiewicz, znana z tego, że jest byłą partnerką Jakuba Rzeźniczaka, ale ma wykształcenie również prawnicze. I w związku z tym Pomponik Exclusive jest, ponieważ Dominika Taraszkiewicz postanowiła, jak donosi nam tytuł tego artykułu, uderzyć w Antka. Przemoc. Po prostu na wizji. Nie znam pana Królikowskiego, natomiast prowadzenie jakichkolwiek pojazdów mechanicznych w trakcie terapii medyczną jest bezwzględnie zabronione. Każdy pacjent zaczynający terapię medyczną dostaje wytyczne, co wolno, a czego nie. Nie zna, ale się wypowiada typowo i po prostu teraz na jego ten. No, typowa baba. Maryla powiedziała to, co powiedziała, usłyszeliśmy i Antek postanowił się do tego odnieść. Gdzie diabeł dobranoc mówi do ciotki, gdzie w cichej niezgodzie przyszło nam żyć.
Także serduszka i tam wiecie, że Maryla, że super, że tam kwitnie, coś tam. Magazyn Fakt, dziennik właściwie, blisko przyjrzał się tej sprawie i jak już raz chwycił, to... Nie puścił. No i długo nie puścił. Jest tak, wypowiedź lekarza, wypowiedź prawnika. No, okay. Jest notatka policyjna. A jest również wypowiedź pani ze sklepu spożywczego? Nie ma niestety, ale jest notatka policyjna. A jak to tego zadarli? Nie wiem, co mnie obchodzi. Aparat wykrył teraz widzicie screen z gazety. Tak? Z gazety, tak, tak, tak. Dużo jest w ogóle tej liści. Dużo. Jest policjanci sporządzili notatkę zatrzymania. I tu jest ta notatka zacytowana, wydrukowana w gazecie. O godzinie 15.35 z polecenia kierownika udaliśmy się na ulicę Kolejową w Warszawie, gdzie poruszał się pojazd marki Audi, w którym kierowca miał znajdować się w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających. Osoby sprawdzono na zawartość wynik negatywny. Następnie pan został podany badaniu na zawartość środków odurzających. Wynik pozytywny THC. Fakt też zapytał. Czy policjanci podjęli te interwencje, dlatego że ktoś poinformował mundurowych o stanie Królikowskiego? Czyli tak jak uważa Antek, jego obecna dziewczyna oraz Jarosław Jakimowicz. Powiedziała nadkomisarz Sulowska, pani Marta. No. Takich informacji udzielać nie będę. No ale to jest chyba jakby obowiązek, nie? No, nie wiem. Małgorzata Tomaszewska, czyli kolejna gwiazda telewizji reżimowej, również się wypowiedziała w kwestii Antka Królikowskiego. Wiecie dlaczego? Bo może. To są zawsze przykre informacje. No. Trudno jest to tak naprawdę skomentować. Mam nadzieję, że każdy z nas przy tym blasku fleszy jednak znajdzie siebie. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że ten świat jest trudny. I czasami nie masz ochoty naprawdę z nikim rozmawiać. I nie masz ochoty wyjść na imprezę tak, jak znajomi by chcieli. Przynajmniej ja tak mam. Bo masz taki natłok wszystkiego, co się dzieje dookoła. Każde twoje słowo może być zrozumiane zupełnie inaczej. Musisz uważać na to, co robisz. I masz ochotę czasem po prostu pobyć, jak to ja mówię, w domu, wiesz, w gaciach i po prostu porobić sobie, co chcesz. Piękna wypowiedź. Ciężki jest ten świat. Ciężki jest ten świat. Czasami nie masz ochoty wyjść na imprezę, ale idziesz na tę imprezę. No. Ciężkie, ciężkie życie. Ale Dawid Kosiński, youtuber, robił taki post na swoim Twitterze, gdzie też się wypowiada o Antku i pisze tak. To mój były sąsiad. Potrafił stać pijany pod żabką i rozbijać butelki po alkoholu ochotnik lub pod wpływem bliżej nieznanej substancji jechać autem, zostawić je centralnie na wjeździe do parkingu i uniemożliwić ludziom poranny wyjazd do pracy. Ja w sensie, ja nie wiem, ja nie miałem z nim takich przeżyć, miałem z nim inne przeżycia, ale to już zresztą kiedyś było, a może i będzie w przyszłości. A co? Co to? Ja nie widziałem tego nigdy. Opowiadamy o tym w książce. Opowiadam o tym w książce. Może też nagramy jakiś materiał, nie? O Antku. Przestań spoilować. Może dobra. Nagramy, może nie nagramy. Jeżeli kupicie milion książek, to nagramy. Tak, a jeśli nie kupicie, to nie. Doda również się wypowiedziała w tym temacie. Obserwuję sytuację znanego młodego aktora. W tle z chorobą stwardnienia rozsianego, narkotykami, zatrzymywaniem przez policję, donosami przez byłą żonę, z którą kilka miesięcy był w małżeństwie, a 10 razy dłużej trwa ten cały Saigon. Mleko się wylało. Wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja. Wystarczy. Nie znęcajcie się nad facetem, który i tak będzie musiał ponieść konsekwencje. Już dosyć. Doda i Jarek Jakimowicz nie są jedynymi postaciami, które stanęły w obronie trochę tak Antka, ponieważ facebookowy profil Wolne czyli organizacji zmierzającej ku legalizacji, wszyscy wiemy jakiego narkotyku, pisał taki dosyć długi wywód. Że to się tak robi, że się stosuje rzeczywiście te substancje, ale że co drugi z was używa niebezpieczniejszych dla zdrowia leków i prowadzi samochód po tramalaksach i doksach. Spójrzcie w lustro zanim padniecie na kolana przed gonieniem za sensacją. No i na końcu pozdrawiamy i łączymy się w bólu Antoni Królikowski. Także według mnie jest tak pół na pół. No to ja widzę jedno rozwiązanie. Tak, tak, tak. Muszę się spotkać w klatce. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Spotkałem się w klatce. Jak Zełenski i Putin? No nie, nigdy tego nie doszło. No wiem. Taka strata dla świata. Mam dobrą wiadomość taką, że Piotr Kaszewiak. I teraz cały świat. Uuu, Piotr Kaszewiak! To jest ten... Wiem. Prawnik. Sprawy dla reportera. I to jest tylko dla pudelka, tak? Tylko dla pudelka. Piotr Kaszewiak ze sprawy dla reportera. Mecenas Piotr wypowiedział się. Zbyt dobrze znam realia sali sądowej, aby mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy fakt postawienia zarzutów karnych jednej ze stron postępowania rozwodowego zostanie wykorzystany przez drugą stronę. Jeśli strony pozostają skonfliktowane na tle opieki nad dzieckiem, taka wpadka przeciwnika procesowego to swoisty prezent i dar z nieba, który z pewnością zostanie skwapliwie wykorzystany. Powiedział chyba coś, co chyba wszyscy wiemy.
Czyli no to oczywista oczywistość. W jakiejś potyczce ludzie wykorzystują swoje coś tam braki. No i co będzie dalej z tym Antkiem? No więc, jak informuje nas Super Express, zatrudnił prawnika. Zaraz dojdziemy do tego prawnika. Tego ze sprawy dla reportera? Nie, innego. A śledczy tymczasem planują zbadać, z jakiej dokładnie korzystał Królikowski i czy lecznicza odmiana specyfiku faktycznie inaczej wpływa na ludzki organizm od zakazanego prawem narkotyków. On powinien zatrudnić swoją Izę jako przedstawicielkę. A nie wiem, czy tak można, że na przykład partner, że w jakimś jesteś relacji takiej osobistej. No ale nie ma tej relacji na żadnym dokumencie. Nie jest w żaden sposób zatwierdzona. Ani przez Boga, ani przez żaden urząd. Ale wiesz, co jest zatwierdzona? Spacer Antka z psem na zdjęciach paparazzi, które się pojawiły po tym całym wydarzeniu. I możemy je teraz zaobserwować. Są na Dobra, ale mam ważne pytanie. Czy pies był pod wpływem? Nie wiemy tego, bo nie był badany. Pięknie, gratuluję policji. Ale był na smyczy, Antek miał niebieską czapkę. Ciekawe, czy to też jakiś sygnał, czy jakiś znak. A pomarańczowa smycz, słuchajcie. Pomarańczowa smycz, czy znaczy, co kojarzy. Może chodzić. I coś tam w telefonie sprawdzał, może odpisywał Maryli, czy coś. Albo zamawiał jakieś substancje, nie wiem. Substancje, tak. I no, takie wiesz, takie ten. No i na to wszystko odezwała się mama, czyli Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która została zapytana przez Radio Z o to, co uważa na temat ten, że jej dorosły 34-letni syn został zatrzymany i w jego krwi jakby wiemy, o co chodzi. Syn jest dorosły. Kilka dni temu skończył 34 lata. Podejmuje własne decyzje i ponosi ich konsekwencje. Co jest trafnym komentarzem, choć trochę zaskakującym, biorąc pod uwagę, że w przeszłości nie miała problemów, aby wypowiadać się na tematy związane z nim. Z jakimiś uczuciowymi sprawami czy innymi. No ale okej. Okay. No, obiecałem, że przyjdziemy do tego prawnika, który się ma zajmować sprawą Antka ze strony Antka. I jest to prawnik, który, jak donosi nam Pudelek, jest popularny. Ja nie znam się w tych rankingach popularności prawników, ale ponoć jest popularny. Prawnik specjalizuje się w sprawach związanych z marihuaną i jest aktywistą prolegalizacyjnym. I ma ponoć na swoim koncie dużo sukcesów. Tak, Super Express nam. Ja nie mogę, Grażynka. Nie mogę. To jest jakiś czort. Słuchajcie, bo jak wiemy, to co ktoś wrzuca na stories, to jest trzeba to... To jest prawda, to jest najważniejsze. To trzeba to 10 razy przemielić i wszystkie wnioski z tego wyciągnąć. Więc chcę donieść, że po tym zdarzeniu Antek pochwalił się na stories, że ogląda film Truman Show. I tam jest jakaś zaszyfrowana prawda. Tak. Super. Ale on film. Wrzucił fragment? Tak, fragment. Czyli oni tak po prostu, i tak jako poznać jakiś fragment filmu, tak on tutaj... Tak, i to jest ten fragment, gdy, nie spoilerując, a mówiąc o czym jest, Truman dowiedział się, co jest za wodą obok jego miasteczka. O, tak. Kto ogląda, ten będzie wiedział. No, fajnie, że są takimi tymi po prostu wielbicielami kina. Kulturalni ludzie. No bo co, aktorzy przecież. Ale żeby nie było, że po prostu cały świat się teraz kręci wokół Antka. Nie kręci się, przynajmniej jeszcze dużo ciekawych tematów. Ale na koniec tego tematu, taką wisienkę na torcie, to się wszystko działo. Tutaj wiecie, jakieś trilla lila, te zatrzymanie. Pirabila. A Jan Opost jakby I'm still alive. I'm still alive. Ona cały czas, wiesz, tam wrzuca i tak dalej, reklamy, dzieci i tak dalej. I wrzuciła taki post, jak jest w różowych kulkach. A co ona się, w czym ona się kąpi? W czym bogaci ludzie się kąpią? W różowym plastiku, kulkach? Tak. I Remigiusz Mróz skomentował. A to oni byli jakoś, to tak? Słuchajcie, no, bo słuchajcie, dobra, to teraz trochę autoreklamy. My nagrywamy shorts teraz na YouTubie. On jest shorterem. Jestem shorterem, więc zapraszamy was do oglądania shortsów. I jednym z shortsów był też short o relacji Remigiusza Mroza z Joanną Opozdą. I chyba coś miałem na rzeczy, ponieważ Remigiusz Mróz udostępnił te relacje na swoim oficjalnym Instagram Stories. Także możecie teraz zobaczyć relacja, żeby mieć kontekst. Tutaj, na YouTubie naszym ogólnie. Tak. Słuchajcie, jaki skandal. Joanna Opozda pojawiła się na bestsellerach Empiku, gdzie patrzyła się na Remigiusza Mroza, który patrzył się też na nią i patrzyli się i ona mu zrobiła zdjęcie i później ludzie pisali, że oni chyba są razem, bo się na siebie patrzyli i później Remigiusz opublikował na Instagramie taki mega śmieszny obrazek, że nie wiem w sumie. Dajcie znać, co myślicie. No i po tym wszystkim on napisał tak. Skomentowałbym, ale nie chcę wywołać skandalu. Na co Asia odpowiedziała? Emoji całusek, emoji uśmiechnięta buźka i wystawiony języczek.
No i ostatni punkcik na liście z tego uniwersum to jest takie, że gdy Antek teraz z prawnikiem ustalają linię obrony, tak, jego syn zrobił pierwszy krok. Fantastyczna wiadomość. Bo my pitu pitu, sritu sritu, a na świecie dzieją się ważne, prawdziwe rzeczy, takie jak na przykład Fashion Week w Mediolanie. W Mediolanie się odbywał? W Mediolanie się odbywał. W tym roku? Mhm. My nie jesteśmy w Mediolanie, ale ktoś tam był, ewidentnie. Był tam na przykład Mateusz Zawistowski, był gościem tego show. Tutaj informuje Donald. Nie wiem, czy kojarzycie Mateusza Zawistowskiego, ale on jest znany jako Żabson. To jest ten właściciel żabek. No nie wiem, ale... No, to chodzi tak, że żabki ewidentnie i ma coś, oni są żabą, tak? Coś ma z tymi płazami. Coś, coś tam się dzieje i on jest podobno raperem, słuchaj. Tak się stało, że na jednym z pokazów on spotkał panią Mię Khalifę. Jeżeli nie wiadomo, kto to jest, to tutaj właśnie... Mia Khalifa to akurat ja wiem nawet, kto to jest. W przeszłości aktorka filmów dla dorosłych. Dla dorosłych, ktoś tak mówi. Wzbudzała duże kontrowersje. Mm-hmm. Szczególnie tym, że jakby ona pochodzi chyba tak z Bliskiego Wschodu. Mm-hmm. No więc tam kobiety mogą tylko oczy pokazywać. Często więc tak. Jak ona pokazuje wszystko, no to jakby... No rozumiem, że gdzieś tam wzbudzało to emocje i pewnie zainteresowanie. A teraz jest jakąś celebrytką, jak wszyscy. Mm-hmm. Żabson spotkał ją na pokazie marki Diesel, która współpracowała z Durexem. Też jest związane może trochę z tym, więc już teraz wspomnę, ponieważ marka Durex postanowiła w ramach akcji promocyjnej rozdać tam na świecie 300 tysięcy prezerwatyw i ogólnie kreować pozytywne nastawienie do seksu. Okay. Czyli jakby... No, ja widziałem tę kampanię, jest okej. Czyli ogólnie jakoś tak fajnie do przodu, coś jakby tego. Tymczasem mam wrażenie, że pan Płazowaty nie do końca się w to wpisał, ale to już nie wiem, to już wy ocenicie. A jakąś ocenę negatywną wystawiasz, a ja nawet nie wiem, o co chodzi. Okej, okay, chodzi to o wiem, to, ale że właśnie on wstawił zdjęcie z panią Mio. Z panią Mio, mhm. Gdzie po prostu sobie stoją, ubrani i w ogóle fajnie. Po prostu sobie są, tak? I podpisał to zdjęcie: możesz być moją side hoe. To jest z języka angielskiego, znacie angielski? Znacie angielski. Nie wiem, czy wszyscy znają angielski. No, ale musisz wytłumaczyć, co to jest ten side. To się przez side hoe, przez samo H. I to jest jakby taka, można by powiedzieć, poboczna... Coś takiego. Okay. Coś takiego, coś w tym stylu, więc ogólnie... I on tak nazwał panią Miję... No, można tak wywnioskować z tego, ponieważ rzuca zdjęcie, gdzie jest tylko on na nim oraz ona oraz taki podpis do tego zdjęcia, więc no jakby 1+1 no to rozumiem. Jest 4. To miało być w ramach takiej autopromocji, ponieważ to nawiązywało do jego nowej piosenki z BDS-em, gdzie właśnie padają takie słowa. Ty możesz być tylko side hoe, ale nigdy baby mamą! Tego słuchałem 10-letni. No on myślał, że jest taki super trwany i w ogóle cool yo. No jest. Hey guys, nie? W końcu no, ma bo zielone włosy, jak płazy. W końcu ma zielone włosy. Durex go zaprasza na jakiś pokaz w Mediolanie. Po prostu robi sobie z jakąś zagraniczną laską zdjęcie. I po prostu podpisuje to w taki sposób, co może jakaś feministka by uznała, że nie miło. Ale wiadomo, przecież on jest po prostu cool, wyluzowany, on jest ziomek totalnie. I ma dystansik. Tak, zobacz, no. Jak fajnie wygląda. Zobacz, jaką ładną motorę się. Bardzo fajnie. Ale okazało się, że ona ojebała to. Pani Mija. No domyślam się, że ktoś jej to podesłał, ale i tak, że to ojebała. Mhm. I po prostu nie wiem, czy sobie to przetłumaczyła, czy cokolwiek. I wrzuciła to zdjęcie na swoje stories, dokleiła na jego płazowej twarzy napis loser. Nie znacie angielskiego. Jakiś przegryw, tak. Coś takiego. Jeżeli nie znacie angielskiego, to Edzia jest niezadowolona. Dopisała tak. Ja przeczytam w języku polskim. Dobrze. Ale ona napisała w jakim języku? Angielskim. Czy nie po polsku? Nie. No też trochę niekulturalnie. Trochę niezręcznie, bo zwraca się jakby chyba do nas. Do tej Polaków. Sytuacji, tak. Opowiesz im także, jak twoja zdesperowana wyciągnęła mnie z pokazu, by poprosić o zdjęcie w lepszym świetle, tylko po to, by umieścić ten lekceważący podpis. Ruch niemal tak samo słaby, jak twoja muzyka, ale niech cię Bóg błogosławi. To był jej komentarz, który zostawiła u niego. Na profilu pod tym zdjęciem. Pod tym zdjęciem. Okay. Po czym zrobiła screen tego zdjęcia, tego opisu i jej komentarza, wrzuciła u siebie i jeszcze dopisała: a little public shaming builds much needed character, but no free clout. No, odwaliło babie.
No odwaliło babie kompletnie po prostu. On dlatego, ją komplementuje właściwie. Dlatego mówi, że... ja uważam, że nie powinno się babę wypuszczać z domu po prostu, bo później szaleją. On jej mówi miłe rzeczy, że jest jakąś przydrożną tak. A ona się po prostu jeszcze za to czepia, no. Super w ogóle, super wyszło. Ja myślę, że jej brakuje dystansu. Tak, po prostu tak, tak, ona to nie zna poczucia humoru. Mm-hmm. To zdjęcie znikło. Ludzie zaczęli podejrzewać, że on po prostu usunął to zdjęcie. Może jakoś się, wiecie, zreflektował i nie wiem, coś w tym stylu. Nie, nic z tych rzeczy. Wrzucił na stories oświadczenie. Nie usunąłem żadnego posta, tylko Instagram mi usunął za zgłoszenia. Tak, ponieważ tak dużo osób zgłaszało to zdjęcie, że Instagram w końcu mu usunął to zdjęcie, więc on wrzucił to zdjęcie jeszcze raz z tym samym podpisem, dalej obrażając tę laskę. Już bez przesady z tym obrażaniem. Ja, nie, to nie są moje słowa. No ja mam nadzieję, po prostu, no bo jakby ja, my jesteśmy w Polsce. Ja przytaczam swoją, ona tu jest. I tańczy dla mnie. To jest muzyka, to mógłby pan Płas śpiewać. No chyba ma rację, tak? Jest w końcu jest mężczyzną. Jest w końcu popularnym mężczyzną. A białym, na dodatek heteroseksualnym, tak. Jak się okazuje, ponieważ ma swoją kobietę, o czym zresztą śpiewa w tej piosence, że on już ma swoją księżniczkę. Wszystkie pozostałe kobiety są po prostu tak? No tak jest. W skrócie tak jest. Myślę, że ta jego partnerka jest szczęśliwa chyba w tej sytuacji, chyba skoro tak. Są razem. Fajnie, miło. Romantycznie. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka komentarzy postaci z tak zwanego Twittera, okej? Okay? Tam są, słuchaj kochana, tam są Twitterowicze i tak jak ty jesteś shorterem, to oni są Twitterowiczami. Ja też jestem trochę Twitterianem. I oni tak piszą tam. I na przykład taki dziennikarz Spidersweb, Konrad Chwast, napisał. To jest piękne, że nawrócona aktorka porno, Mia Khalifa, punktuje chamstwo i szowinizm z polskiego młodego rapera. Polski rap jest tak nasycony mizoginią, że nikt nie zwraca na to uwagi. Rapson jest przecież powszechnie lubiany. Tymczasem za granicą to już jest wstyd. Ale za granicą to jest zgniły zachód, tak? Więc no, chyba... Dlatego nie jesteśmy za... Znaczy właściwie jesteśmy za granicą. Ale... Zabrali mi ten argument. Właściwie sam sobie zabrałem. Jakiś pan Mateusz tutaj, no słuchajcie, napisał coś takiego. Na zdjęciu osoba, która za kasę zrobi wszystko, żadnych granic, od lat kojarzona z branżą skupiającą margines społeczny, obfitą w patologię i chociaż mało kto o tym mówi, choroby wenerne. Swoją twórczością deprawuje młodzież, łamiąc jej kręgosłupy moralne. No, a obok Mia Khalifa. Wiem, że to miało być zabawne. To miało być chyba zabawne, Mateusz, wajchę przełóż lepiej. Aktorka porno, czy nie aktorka porno, ale nikt nie ma prawa dodawać zdjęcia z kimkolwiek i pisać, że ta osoba jest jego sideho bez zgody tej drugiej osoby, a Zapson jest zjebany, to wiadomo nie od dziś. Ciekawe, co by było, jakby jego Lilusie ktoś tak zapostował. Myślę, że mógłby oberwać tą torebką. Znaczy niemiłe to są rzeczy, to są pewnie jakieś... nie wiem, z kim on tam jest skłócony, ale na pewno to są od nich. Żabson świetnie podsumował mentalność wielu chłopców. Czyli kobieta równa się ktoś gorszy ode mnie, to tylko marzy, by robić mi za tło. Ale jednocześnie to on za nią biegał, tylko później udawał, że nie, bo musi trzymać fason u nastoletnich fanów. No obviously, a co ma powiedzieć? Jakby... Na tym przecież polega jego życie. No nie? Ogólnie przesada, niemiło i w ogóle. Więc w końcu, jak już te wszystkie hejtery się skupiły, wiecie, bo to już był atak po prostu, to już był atak hejterski. No. W pewnym momencie... To już była obawa o całą resztę Płazów, tak? Że będą się, będą zaraz wiecie, tak, że tutaj nie wiadomo co będzie, tak? Zaraz nagle polską potrawą będą, wiecie, żabka. Żabie nóżki. Żabie nóżki na przykład, tak? Łódka właściwie chyba to była. Więc w końcu pan od Żabek postanowił zmienić jednak ten opis oraz nawet jakby przeprosić. Siemanko mordeczki, chciałem odnieść się do tej sytuacji. Wrzucając to zdjęcie, nie miałem na myśli, żeby kogoś urazić, ponieważ nie robiłem sobie też zdjęcia po to, żeby kogoś urazić, raczej zrobiłem je jako fan. Bez przemyślenia użyłem swojego tekstu jako podpisu i zostało to źle odebrane przez Miję. Ja oczywiście nie chciałem jej urazić, ale to zrobiłem niechcący, za co przepraszam, opis zmieniam i z mojej strony... Wszystko chyba, co mogę zrobić. I'm so sorry, Mia, as your fan, I didn't plan to offend you. That was stupid choice of words and I regret it. Smutna żaba. No dobra, ale słuchajcie, bo to jeszcze nie jest koniec, jeszcze już zmierzamy. Ale pani Mia jakby stwierdziła, że nie odpuści. No. Jakby, że właśnie ten płazo człowiek ma konkubentkę, tak? Lili, sławną Lili. Mm-hmm.
Czyli Janowska. Jest córką Roberta Janowskiego? Tak. Chyba nie. Robert, uważaj tam na swoje dzieci, co? Wrzuciła jej zdjęcie Lili, tak, na swoje stories z podpisem: Babe, you're better than this. You're too beautiful to associate with a misogynist that begs for photos. If you tolerate his disrespect towards other women, what does that say about you? No może, że jest po prostu cool laską i że jest fajnym raperem. Super mordeczką i w ogóle jest love. Ta Mia to chyba nie wie, po prostu nie wie nic o świecie. Przyjechałaby do takiej Polski, tak, i zobaczyłaby tych wszystkich raperów, którzy stylizują się na tych raperów zza oceanu, tak, śpiewających prawie wszyscy, że dziewczyny to kurwy i się powinny Tak, 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 bo to też jest, tak, no, to wygląda, no i to jest taka norma. Ja myślę, że no, przede wszystkim ta pani Mia to nie była nigdy w Żabce. Tak. Nie zjadła nigdy hot doga. Tak. Więc jakby, czy ona w ogóle jest jakimś tutaj autorytetem? W jaki sposób ona może się wypowiadać o tej całej sytuacji? Jakby, weź, paduwa. Diesel nie zabrał głosu, chyba tak, ani Durek. Są ewidentnie dumni z postaci, które zapraszają do siebie. My natomiast zrobiliśmy na Twitterze sondę. Co wolicie? I mieliście trzy opcje, kochani. Żabsona single, Sidehoe, odpowiedź Mii Khalify i pączki. Oświadczam, że 50% należy do Mii, a 49% do pączków. Gratulujemy. No dobra, to teraz dla rozruszania się po prostu Jacza Domen może zaśpiewamy. Jedziemy. I mamy ze sobą Rudo, więc śpiewamy. Ruda tańczy jak szalona, coś tam, tylko ona. Na sam koniec mamy Fashion Police, ostatni temacik. I jest to temacik, proszę nie regulować odbiornika, ponieważ jest to temacik pełen mody, pełen gwiazd. Fashion Police, czyli projektantek, znawców, krytyków. My też się I to do nawet nich... nie chodzi o nas, ale... My też się do nich zaliczamy, no powiedzmy sobie. Więc może zacznijmy od początku. Czyli na początku był Adam. A później... Z jego żebra. Z żebra. Adama była... Ona ją, niebo i grom. Losów ciągła zmienność. No więc była taka imprezka, że widzisz, ten pan żaba był... Bo to w Mediolanie to nie tylko imprezki. Imprezki są wszędzie, wiecie. Tak, w wielu miejscach są imprezki, tak, na żadne nie tak, są zagrożenie. I super. Berlinale, takie coś jest. To gdzie to się odbywa? W Paryżu. I tam pojawiła się polska aktorka. To się odbywa w stolicy Turcji. Istanbula. Tam pojawiła się polska aktorka Joanna Kulicz. Z Kuliczu? Z Jennifer Kulicz to ona. To są siostry? Tak, tak, tylko to jest po prostu sproszczone ma nazwisko. To jest jej córka. Rozumiem, że Jennifer Kulicz jest córką. Jest córką Joanny Kulicz. Okej, okay, dobra. I Joanna Kulicz pojawiła się i przytulała się na ściance, jak donosi nam Pudelek, z panią Anne Hathaway. To jest spoczona baba? Spoczona już, baba. Zobacz, trochę za granicę wyjechała na lewo i już do baby leci. Tak, tak, tak. Nawet nie o to chodzi, o jakieś jej zapędy, tylko o to, że Joanna Kulicz pokazała się w takim stroju, który teraz widzicie. To jest komplecik. Taka garsoneczka. Garsoneczka, taka spódniczka. Komplecik Chanel. No jest czysto, jest ewidentnie czysto, bo jest biało. Chanel, stylizacja, tutaj nam Pudel wyliczył, że za 18 850 dolarów, czyli około 84 tysięcy polskich złotych. A, pewnie wypożyczyła, więc. I wszyscy są tacy, no dobra, aktorka poszła na ściankę i... Ubrała się i jakby lecimy dalej, prawda? No. Jakby co dalej mamy z tym zrobić, z tą informacją? No. No okazuje się, że są ludzie, którzy w 2023 roku nie mogą pójść dalej z taką informacją i muszą jej poświęcić trochę czasu. Więc my też musimy poświęcić temu również trochę czasu. Dorota Wróblewska to jest taka... Guru świata mody, organizatorka pokazów, krytyczka mody, napisała na swoim facebook.com tak.
Janna Kulik na Berlinale 2023 w kostiumie Chanel, którym zachwycały się media. I tak jak kostium piękny, aktorka wspaniała i urocza, to ten duet niestety nie gra. Nie wiem, czy to pomysł, ale nie ta długość spódnicy i nie ta szerokość ramion. Kostium Chanel jest bardzo wymagający, nie tylko pod względem sylwetki. Dla mnie Janna Kulik ma swój temperament, jest wyjątkowa i taka powinna być stylizacja. Uśmieszek z przymrużonym oczkiem. Wyszło poważnie, wręcz za poważnie. No niezręcznie. Teraz i teraz. Jest lut 2023. No. Włączasz internet i dzieje się tyle rzeczy, ale ty postanawiasz skomentować wczorajszą stylizację Joanny Kulik w Berlinie. Ale wiesz, co jest najgorsze? No? Że ona teraz nie może zmienić tej stylizacji. Bo to już się wydarzyło. Tak, ona nie może cofnąć tego o czasu. O no, mój jak Boże. Szer. To był dopiero wierzchołek góry lodowej, ponieważ wypowiedziały się też inne znawczynie mody. No, ja myślę. O mój Boże, czy będzie referendum? W Polsce powinno być. Powinno być referendum. Tak. Przytakiewicz pani Joanna się z domu mody Lamania odezwała i powiedziała tak, chyba Pudlowi. Asia to nadzwyczajna dziewczyna. Zmysłowa i kobieca. Wielki talent. Wdzięk, urok, charyzma. Wybitna aktorka. Uwielbiam ją. Ona tu jest! I tańczy dla mnie. Ubrałabym ją zupełnie inaczej. Minimalistycznie. Na przykład garnitur lub smoking. Ewentualnie długa, prosta, czarna suknia. Gładkie włosy i czerwone usta. Zdecydowanie styl Saint Laurent, a nie Chanel, który jest bardzo trudny. Ojej, robi się coraz gorzej się robi. Czarne chmury nad Joanną Kulik, jak ona teraz będzie żyła. Już ma wszystkie pazy obgryzione. Tak, ona nie wie, co z sobą zrobić. Ale tutaj przychodzi Ewa Minch. Mam nadzieję, że na ratunek. Nie uważam za stosowne ocenianie kreacji Joanny jako trafionej lub nie. Choć muszę przyznać, że stylistka, która pochyliła się nad ubiorem Joanny, z całą pewnością zna trendy 2024-2025. Wraca klasyczna, spokojna elegancja i ta elegancja może być zaskoczeniem. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do dekonstrukcji, na gości na granicy strojów z shopu albo i dosłownie z tej półki, że spokojna Chanel może trącić myszką. Nie trąci. Joanna wygląda fantastyk, ale wygląda tak, bo jest spełnioną, docenioną na świecie actress, która z pięknym uśmiechem świętuje swój triumf. Zaszła tak daleko i tak bardzo skupia się na swojej pracy, że ocenianie jej w kontekście ubioru zwyczajnie jest nie na miejscu. Od dłuższego czasu powtarzam, że moda jest niemodna, a ubiór, jak ubiór, może być środkiem wyrazu, przebraniem lub ubraniem. Tu jest wszystko w porządku w mojej ocenie. Ja myślę, że po prostu tą kreacją Joanna Kulik mogła po prostu chcieć zaśpiewać. I don't wanna be a plastic doll from the sex shop! Skoro już zapadł... Polski został postawiony na nogi. Skoro już zapadł wyrok, jakie konsekwencje poniesie Joanna? Czy jest gotowa je ponieść? Czy przeprosiła? No ale wiesz, co się stanie? Po prostu zetną jej łeb. Tak? No, ale tak, no ale może nie wiem, no niech będzie. Skoro niby demokrację mamy, to dajmy jej coś powiedzieć, tak? Jako ostatnie słowo. Joanna Kulik porozmawiała z Anną Tatarską z Dzień Dobry TVN. Powiedziała po prostu parę słów. Sami ocenicie, czy jest to parę słów za dużo, czy może za mało. Sam raz. Jest to stresujące. Takie wyjście na czerwony dywan. Chanel zaproponował mi, że wystąpię w ich outfitach. No to potem czytam takie newsy, że mam strój za ileś tysięcy, a przecież to jest wszystko wypożyczone. Ja się ucieszyłam, że mi coś takiego zaproponowano. Stwierdziłam, że czemu nie. No to totalnie to rozumiem, nie? Totalnie rozumiem. To jest inny układ galaktyczny. Znaczy nie jest planetę. Ale myślisz, że sytuacja została uspokojona? Nie, nie. Myślę, że ona jest skreślona. Że Polska przetrwa, że Joanna Kulik będzie dalej istniała. No, to już jest koniec. I ten film czarno-biały, co z nią był, to trzeba go wycofać. Trzeba go pomalować. Dobra, na sam koniec taka wisienka na torcie tego tematu i ogólnie całego istnienia. Ponieważ szukając newsów o Joannie Kulik, jakby tutaj, żeby wszystkie strony przedstawić, wpadłem na stronę sodechanin.in. O, zapowiada się nieźle. I jest to mega słodkie, bo jest to jakiś lokalny profil regionalny, który pisze również o tym, że Joanna Kulik pokazała się z gwiazdami Hollywood. I jest tutaj takie słodkie zdjęcie, słodkie zdanie. Nasza Joanna z Muszynki na czerwonym dywanie z gwiazdami Hollywood. Słodkie to jest, słodko, naprawdę. Słodko, słodko. Dobrnęliśmy do końca. Nie było łatwo. Nie było łatwo, dzisiaj było dużo emocji. Mam nadzieję, że zostawicie nam w związku z tym dużo komentarzy, swoich przemyśleń. Łapków. Łapków w górę. I może subów, jeżeli jeszcze jakimś cudem się przegapiły. Tak. No i trzeba kupić książkę po prostu. Trzeba kupić książkę. Trzeba to zrobić, no. Trzeba to zrobić, co ja mogę wam powiedzieć. No. Tak, trzeba to zrobić. Jak mus to mus, no. Tak, jak mus to mus. A ja tak patrzę, bo szukam hasła, byście dotarliście do tej momentu. Hasłem na dziś jest
pucha. Przez jakie H? No nie wiesz, jak od puszki. No przez jakie H się pisze? Syzy. Dobrze. Pa! Klik, 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 klik.